Mikulskim to była taka sprawa, że w lubelskim teatrze aktor się rozchorował. To był początek lat 50. Aktor się rozchorował, no i szukano zastępstwa. Więc, no a już był aktorem jakoś tam rozpoznawalnym, gdzieś nawet w filmach grał. W jakimś filmie jednym zagrał, więc zwrócono się do dowódcy, żeby tutaj wypożyczył, tak. No i wypożyczył. No i wypożyczył. Mikulski grał tutaj między innymi, kiedy grał w Stawce Większej niż Życie, więc był wielką sensacją. Troszeczkę była rywalizacja między aktorami, bo oprócz Mikulskiego grał Machulski. Więc panowie troszeczkę ze sobą rywalizowali, bo w tym samym czasie grali. Natomiast no, Mikulski był taki okrzyczany i kiedy kończył pracę w Lublinie, to nawet powiedziano mu, żeby sobie wybrał rolę, którą chce na koniec zagrać, wybrał